Franio do mnie pisze, żebym dystansu nabrał, żeby mi się nic z psychą nie stało. Ja właśnie się czuję bardzo dobrze psychicznie. To nie jest żadne psycha-sitting. Ja po prostu mówię to, co myślę od dłuższego czasu i sobie to rozkminiłem już dawno. Chciałem się tylko upewnić, czy tak jest naprawdę. I ja psychicznie stoję bardzo dobrze, bo ja robię w pełni przemyślaną decyzję aktualnie. I to nie jest tak, że ja teraz, kurde, nie wiem, się wkurwiłem i to robię. Ja już o tym myślałem wcześniej. Wiecie, o co chodzi? Ja już, to już jest drugie podejście, kiedy im zabrałem młoda, dałem im drugą szansę. Więc jakby, wiecie, o co chodzi. Ja aktualnie jestem w takiej pozycji, że byłem między młotem a kowadem przez długi czas. Wierzyłem, że wiecie, że te live'y z Franiem wrócą tak jak były na początku, że zbudujemy coś fajnego. No ale Franek jest za bardzo jakby za widzami, szanuję to, bo to jest zajebiste podejście, bo jakby jest blisko z widzami i ja też jestem w stanie to uszanować. Rozumiem to i nie będę go też stawiał między młotem a kowadłem, żeby musiał wybierać. Dlatego niech sobie robi streamki, niech się rozwija chłopak, niech może kiedyś jeszcze zrobimy jakieś live'y i tak dalej, ale ja nie będę, kurde, wiecie, się układał pod ludzi, bo kurde, już mam 25 lat, mi już też nie wypada, wiecie, mi już też nie wypada, kurde, no nie wiem, no mam trochę inny humor, mam trochę inne jakby podejście i po prostu chcę robić po swojemu wszystko, wygłupiać się dalej, bo ja jestem, uważam, że osobą, która w internecie się wybiła na rozrywce i tą rozrywkę chce nieść dalej, dla jednych to jest mocny krok do przodu, bo niezależnie od tego, czy będzie mniej widzów, czy będzie więcej widzów, ja będę się czuł lepiej i będę w stanie robić lepszy content, tak jak robiłem na początku. A tak szczerze, to od jakiegoś czasu czułem, że po prostu jest tak jakoś na tych live'ach toksycznie. Ja się nie odnajduję dobrze w takich klimatach i po prostu trzeba wprowadzić zmiany. Raczej dwa w tył. Możesz tak uważać, że dwa w tył. Czas pokaże. Ja jakby mógłbym się uśmiechać, robić dobrą minę do złej gry, uśmiechać się i zarabiać siano na was i po prostu robić to, co wszystkim się podoba. Ale ja jestem za szczery w tym wszystkim, więc nie będę, kurde, udawał. Po prostu jak coś, czegoś nie czuję, to po prostu wymazuję to z otoczenia i tyle. Więc no. On znowu się tłumaczy? Nie, nie tłumaczę, tylko wyjaśniam sytuację aktualną, wiesz, o co chodzi, bo jest trochę syf. Jakbym tak bez słowa to zrobił, to też byłoby źle, więc lepiej powiedzieć i po prostu działać. No. I tyle w temacie, moi drodzy. Wyjebał kilku modów i od razu plus 500 widzów, easy. Zobaczycie, będzie dobrze. A jak nie będzie dobrze, świat się nie kończy. Meduska sobie poradzi na pewno, mnie się nie martwcie. A. Najważniejsze, żeby się czuć dobrze. I teraz się czuję zajebiście. Bo czuję, że mam kontrolę nad live'em. A wcześniej tej kontroli nie miałem. I tak na zakończenie gadki na ten temat muszę puścić jedną zwroteczkę sobie, tą nutkę. Po raz i po tej samej rzeki nie wejdę, bo już tego pewien. Zważone doświadczenie, więcej przekonać się nie chcę. Na tacy oddam serce, jeśli jesteś moim bratem, kamratem, nie wszystkim katem, co za plecami jadę, pluję.